Over the horizon. Rozdział 5. Nowi sąsiedzi. Od dzisiaj rana mamy nowych sąsiadów. Mieliśmy już jednego sąsiada, pana Bledur, który jest bardzo miły i który cały czas kłóci się z tatą. Ale po drugiej stronie stał pusty dom do sprzedania. Tata korzystał, że nikt tam nie mieszka i przerzucał przez płot suche liście z naszego ogrodu, a czasem też papiery i inne rzeczy. Ponieważ nie było nikogo, nie było żadnych problemów. Nie tak jak wtedy, kiedy tata rzucił skórkę od pomarańczy do ogrodu pana Bledur, a potem pan Bledur przez miesiąc się do niego nie odzywał. No i w zeszłym tygodniu mama nam powiedziała, że sprzedawczyni jej powiedziała, że dom obok nas kupił pan Kurteplak. Że pan Kurteplak jest kierownikiem działu z butami w domu towarowym Mały Ciułacz na trzecim piętrze. Że ma żonę, która lubi grać na fortepianie i że mają dziewczynkę w moim wieku. Poza tym sprzedawczyni nic nie wiedziała. Słyszała tylko, że przeprowadzką zajmuje się firma Van den Plick i spółka i że będzie za 5 dni, czyli dzisiaj. Przyjechali! Przyjechali! Krzyknąłem, kiedy zobaczyłem wielką ciężarówkę, na której ze wszystkich stron pisało Van den Plick. Tata i mama podeszli razem ze mną do okna w salonie. Za ciężarówką zatrzymał się samochód, z którego wysiadł pan z mnóstwem krzaczastych brwi nad oczami. Pani w sukience w kwiaty, z pakunkami i klatką z ptakiem i dziewczynka w podobnym wieku co ja, która trzymała lalkę. Widziałeś sąsiadkę? Jaka wyfiołkowana? Spytała tatę mama. Wygląda, jakby się ubrała w zasłonę. Ta, powiedział tata. Myślę, że ich samochód to starszy model od mojego. Z ciężarówki wysiedli robotnicy i kiedy pan otwierał furtkę do ogrodu i drzwi do domu, pani coś im tłumaczyła, wymachując klatką. Dziewczynka skakała wokół niej, a potem pani jej coś powiedziała i dziewczynka przestała skakać. Mogę wyjść do ogrodu? Spytałem. Tak, odpowiedział tata, ale nie przeszkadzaj nowym sąsiadom. I nie patrz na nich jak na jakieś dziwadła, dodała mama. Nie można być niedyskretnym. I wyszła razem ze mną, bo powiedziała, że koniecznie trzeba podlać begonie. Kiedy weszliśmy do ogrodu, robotnicy wyciągali z ciężarówki mnóstwo mebli i stawiali je na chodniku, gdzie pan Bledur mył swój samochód. Zdziwiło mnie to, bo kiedy pan Bledur myje samochód, zwykle robi to w garażu, szczególnie kiedy pada deszcz, tak jak dzisiaj. Uwaga na mój fotel Ludwik XVI! Krzyczała pani. Przykryjcie go, żeby się nie zamoczył. Tapicerka jest niezwykle cenna. Potem robotnicy wynieśli wielki fortepian, który wyglądał na strasznie ciężki. Ostrożnie! Krzyknęła pani. To koncertowy Dreyel. Jest bardzo drogi. Najbiedniejszy musiał być ptak, bo pani bez przerwy machała klatką. Potem robotnicy zaczęli wnosić meble do domu. Pani chodziła za nimi i cały czas tłumaczyła, że nie wolno im niczego uszkodzić, bo to są bardzo wartościowe rzeczy. Nie rozumiałem tylko, dlaczego tak głośno krzyczy. Może dlatego, że robotnicy nie słuchali i cały czas robili sobie żarty. Podszedłem do płotu i zobaczyłem dziewczynkę, która podskakiwała raz na jednej, raz na drugiej nodze. Cześć, powiedziała, jestem Jadwinia, a ty? Ja jestem Mikołaj, powiedziałem i głupia sprawa, zrobiłem się cały czerwony. Chodzisz do szkoły? Spytała. Tak, odpowiedziałem. Ja też, powiedziała Jadwinia. I miałam świnkę. A umiesz tak zrobić? Zapytałem i wignąłem koziołka. Dobrze, że mama nie patrzyła, bo od mokrej trawy robią się na koszuli plamy. Tam, gdzie przedtem mieszkałam, powiedziała Jadwinia, był taki chłopak, co potrafił fiknąć 3, jeden po drugim. Pff, powiedziałem, ja mogę fiknąć ile zechcę, zaraz zobaczysz. I zacząłem fikać koziołki. No ale tym razem miałem pecha, bo mama mnie zobaczyła. Czemu się tarzasz po trawie? Krzyknęła mama. Spójrz, jak ty wyglądasz. A w ogóle to co to za pomysł tkwić na dworze w taką pogodę? Wtedy z domu wyszedł tata i zapytał, co się dzieje? Nic, powiedziałem. Fikałem koziołki, jak wszyscy.
Pokazywał mi, powiedziała Jadwinia. Jest niezły. Jadwiniu, krzyknął pan Kurteplak, co tam robisz pod płotem? Bawiłam się z chłopczykiem, który mieszka obok, wyjaśniła Jadwinia. Pan Kurteplak podszedł ze swoimi krzaczastymi brwiami i powiedział Jadwini, że ma zaraz iść do domu, żeby pomagać mamie. Tata podszedł do płotu z szerokim uśmiechem na twarzy. Trzeba dzieciakom wybaczyć, powiedział. To miłość od pierwszego wejrzenia. Pan Kurteplak poruszył brwiami, ale się nie roześmiał. To pan jest nowym sąsiadem? Spytał. He, he, zaśmiał się tata. Niezupełnie. Nowym sąsiadem jest pan. He, he. Tak, powiedział pan Kurteplak. To niech pan będzie tak dobry i przestanie wrzucać mi swoje paskudstwa przez płot. Tata przestał się śmiać i zrobił wielkie oczy. Owszem, mówił dalej pan Kurteplak. Mój ogród to nie wysypisko śmieci. To się tacie nie spodobało. Zaraz, powiedział tata. Czego się pan mnie czepia? Rozumiem, że jest pan zdenerwowany przeprowadzką, ale jednak... Nie jestem zdenerwowany, krzyknął pan Kurteplak. Ale jeśli nie chce pan kłopotów, to niech pan przestanie traktować tę posiadłość jak śmietnik. To przechodzi ludzkie pojęcie. A pan niech nie zgrywa ważniaka ze swoją stalą landarą i dziadowskimi meblami. Myślałby kto, krzyknął tata. Ach tak? Spytał pan Kurteplak. No to zobaczymy. A póki co zwracam, co do pana należy. Pan Kurteplak się schylił i zaczął przerzucać do naszego ogrodu zeschnięte liście, papiery i 3 butelki. A potem poszedł do swojego ogrodu. Tata stał chwilę z otwartymi ustami, potem odwrócił się do pana Bledur, który na chodniku wciąż pucował samochód i powiedział: Coś takiego? Widziałeś, Bledur? A pan Bledur skrzywił się z niesmakiem i powiedział: Tak, widziałem. Odkąd masz nowego sąsiada, ja przestałem istnieć. Wszystko jasne. I poszedł do siebie do domu. Podobno pan Bledur jest zazdrosny.